Ewa Turek, zadzwoń dzisiaj. Zadzwoń dzisiaj. Ewa Turek. Szósta 6:30. Sen odchodzi. Jeszcze chciałaby zasnąć, zapomnieć na kilka chwil. Ale nie. W wieku 70 kilku lat wewnętrzny zegar dzwoni z przyzwyczajenia. Zaczyna kolejny dzień. Kolejny dzień w samotności. Jak przeżyć? Jak przetrwać? Dzieci dorosły, poszły w świat. Ciężko pracują. Na dom, samochody, wakacje, dzieci dorastają. Jak ten czas leci? Jeszcze wczoraj dom był pełen ludzi. Dzieci biegały, mąż pracował, ja zajmowałam się wszystkim. Drodzy goście, toastmasterzy, dzisiaj co szósty obywatel naszego kraju ma 60 i więcej lat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trafiony, to ty. Za 30 lat już co trzeci obywatel naszego kraju będzie w tej grupie. 1, 2, 3 trafiony. 1, 2, 3 to ty. Pamiętaj, że wiek cię dogoni. Dziewiąta. Wypadałoby pojechać do matki. Ale sąsiedzi zaprosili nas na grilla. Dzieci się pobawią. Obejrzymy mecz. Mam prawo do odpoczynku. Pojadę w przyszłym tygodniu. Dzisiaj młodzi licytują się ilością zdobytych kontaktów na swoim profilu. Na tym budują swoją wartość i pewność siebie. Świat wirtualny to namiastka prawdziwych przyjaciół. To jak lody jedzone przez szybę. Dzisiaj niedziela. Pójdę do kościoła. Pomodlę się za dzieci. Niech będą zdrowe i szczęśliwe. Czas szybciej minie. Czego potrzebują starsi ludzie? Szacunku, uwagi, pomocy. Czy do tego potrzebne są twoje pieniądze? Niekoniecznie. Czy do tego potrzebny jest twój czas? Z pewnością. Ale ten czas jest ograniczony. Piętnasta. Wyniosę śmieci. Może spotkam sąsiadkę. Dawno jej nie widziałam. Może znowu choruję. Po drodze zobaczę, jak kwiatki kwitną. Szybciej czas leci. Według badań prawie połowa Polaków potwierdza, że dzięki swoim dziadkom poznaje, co to jest miłość, zasady moralne i czuje się kochanym. Ponad połowa Polaków potwierdza, że dzięki dziadkom poznaje dzieje rodziny, tej bliższej i tej dalszej, ale również dzieje Polski, czyli rozwija swoją świadomość historyczną, miłość do ojczyzny. Ale rośnie również liczba dziadków zepchniętych na boczny tor. Samotnych. Dwudziesta. Och, znowu zapomniałem zadzwonić do matki. Tyle się dzisiaj działo. Zadzwonię jutro. Ludzie starsi mają bardzo dużo czasu na przemyślenia, ale nie chcą obarczać nas swoimi problemami, a my, młodzi, młodsi, nawet się nie domyślamy, co się dzieje w ich sercach. Oni przeżywają to tu, w samotności, głęboko. Dzisiaj nie myślimy o tym, co będzie za kilkadziesiąt lat. Dzisiaj jest dobrze, jesteśmy sprawni, aktywni zawodowo,
jesteśmy potrzebni. W dzisiejszym zagonieniu odpychamy na boczny tor, spychamy to na później. Pytanie, które powraca, co będzie później? Ale później może być za późno. Coś mi w sercu kuje, czuję się słabo. Nie będę dzwonić do dzieci, nie chcę ich denerwować. Wezmę dodatkową tabletkę na sen. Jakoś przejdzie. Jednak zadzwonię. Dlaczego nie odbiera? Czy coś się stało? Może już śpi? A jednak jeśli coś się stało? Szkoda, że nie zadzwoniłem dzisiaj i nie pojechałem. Zadzwoń. Choćby po to, żeby usłyszeć jej głos. Usłyszysz, czy coś się dzieje, czy czegoś jej potrzeba. Podziel się nowinami z twojego życia. Ona chce być częścią tej rodziny. Ucieszy się z każdej wiadomości. Jeśli masz do kogo zadzwonić, jesteś szczęściarzem. Zazdroszczę ci. Zadzwoń. Jeszcze dzisiaj. Zacznij tak. Cześć mamo, co słychać? Zadzwoń. Jeszcze dzisiaj. Dziękuję.